Mistrza po pierwszym wirażu! Nie pokrzykujemy tak jak w domu. 3, 2, 1 i pan! Thank you.
A to się nagrywa? Trzy, jeden. Ale oczywiście jest dekatlon. Cześć Krzysiu. Cześć. Jak się dzisiaj jechało? Super. Bardzo fajne trasy. Przetestowałeś na ustawkach? Tak, tak. To dzięki ustawkom w ogóle tutaj jestem. A bardzo się cieszymy. Zachęciliście mnie. Bardzo mi się podobało. Dobrze, no to zapraszamy teraz na następny start na rundy XC koło Miodowej. Dzięki. Więc na ustawkach też będziemy sobie ćwiczyć. Super. No to do zobaczonka. No do zobaczenia. Krzysiu, wrócił po zimie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak tam po zimie się jechało? Średnio. Bez przygotowania? Nie chciały nogi jechać, niestety. Ale a głowa? Nic. Regenerujemy się, będziemy ćwiczyć i będziemy wracać do formy. Tak. Teraz głowa się nasyciła widokami roweru, to będzie łatwiej. Hej, Michał, jak tam się jechało dzisiaj? No, pierwszy raz jechałem tu w ogóle i bardzo mi się spodobało. Tylko było trochę mokro na zjazdach, ale może być. Super. W ogóle bardzo dobrze. Mnie się spodobało. Jak się dzisiaj jechało? Dzisiaj się jechało fantastycznie, aczkolwiek trasę trochę zmieniono, pokrzyżowało to moje plany. Bo miałem być w pierwszej dziesiątce, a ten kawałeczek zmieniony spowodował, że jestem w pierwszej ósemce. Może być. Nie liczyłem. No dobrze, zaraz zobaczymy. Zobaczymy. Będziemy zaraz widzieć, wyniki będą ogłoszone i każdy zobaczy, co jest ważne. Dobrze, ale fan był. Proszę? Fan był. Był, zdecydowanie, dlatego żeśmy tutaj się pojawili. Tak. Cześć, jak tam dzisiaj się jechało? Bardzo dobrze. Trasa się podobała? No, trochę ślisko, ale okej. Ale trochę podjazdów było, więc można było sobie poćwiczyć podjazdy. Dobry wynik, zadowolony jesteś? Tak, bardzo. To też fajnie. Dzięki, no to zobaczenie na następnej, na XC. Jak tam dzisiaj? Bardzo fajnie. Co tam z tym mostkiem było? A, przestrzeliłem go, bo się zagapiłem na zegarek. Aha, dobrze. Ale przez to Damian jechał za mną, musiał trochę z trasy zjechać. No to nic. A wszystkie zjechane rzeczy? Wszystko podjechane? Wszystko podjechane. No to gratulacje. Dzięki. Bartek, zamówiłeś świetną pogodę na ten dzisiejszy wyścig. Tak. Tak zamawiałem ją od dawna. Tak, trasa super przygotowana, dużo fajnych odcinków, fajne podjazdy, wszystkim się podobało. To powiedz, jak dzisiaj frekwencja, jak tutaj wyścig? Zacznę od frekwencji. Zaskoczyła mnie taka ilość zawodników. Bardzo fajnie, bo sezon z zeszłego roku zamykaliśmy z lekkim spadkiem, a dzisiaj ponad 200 zawodników, co cieszy. Myślę, że jest to wynik różnych zmian na dobre, słuchania sugestii, pomocnej ankiecie, za którą serdecznie Państwu też dziękuję, że wzięliście w niej udział. Oczywiście ładna pogoda, wyborowy dzień, ale chciałem zwrócić też uwagę na frekwencję dzieci, która mnie mega cieszy, ponieważ dzisiaj była ponad setka zawodników, tych najmłodszych, maluszków, tych średniaków, ich jest oczywiście zawsze dużo, ale tych juniorów, dla których zrobiliśmy troszeczkę dłuższą i cięższą trasę, też było bardzo dużo, także setka dzieci była dużym zaskoczeniem i dość sporym przedsięwzięciem dla nas, żebyśmy mogli to wszystko fajnie ogarnąć. Natomiast jeśli chodzi o trasę, no to tak, jestem z niej bardzo zadowolony. Wymyślaliśmy ją praktycznie w zeszłym roku, ale tam ASF, różne inne pierdoły przeszkodziły nam, żebyśmy ją mogli w pełni zrealizować. W tym roku się udało puścić tak, jak chcieliśmy, z małymi jeszcze dodatkami. Także słyszę teraz tutaj po opiniach zawodników, że bardzo się podobała, co mnie cieszy i daje mi to dużą motywację, żeby chcieć siedzieć i rzeźbić. Ona była trudna do wytyczenia, trudna do oznakowania, bo była, tego nie widać aż tak bardzo na mapie, ale dużo miejsc było takich wymagających dobrego oznakowania, bo jest dużo szlaków, dużo dróg, dużo ścieżek, singli i tak dalej, ale udało się, mieliśmy mały problem rano, bo duża część trasy była zerwana, ale tutaj z pomocą Sylwka Ceniucha udało się to wszystko fajnie ogarnąć. No i jak tylko zobaczyłem pierwszego zawodnika wjeżdżającego na mecie w odpowiednim czasie, to już byłem spokojny i pewien, że wszystko jest ok. I wszystko jest ok. Pogoda dopisała. W piątek dość duże opady deszczu, było trochę błota, ale przeschło. Wszystko było do podjechania dzisiaj. Także zawodnicy zadowoleni, nie mieliśmy żadnych zdarzeń, wypadków. Karetka się nudziła, co jest dla mnie też
mega ważne, więc tę edycję odhaczam jako bardzo udaną. Myślę, że zawodnicy też są bardzo zadowoleni. W tym roku wróciliśmy do trzech dystansów mini, mega, giga. Wprawdzie te mega i giga są troszeczkę okrojone, ale wydaje mi się, że te 56 km dzisiaj obroniło się tymczasem, bo ci zawodnicy, nie mówię o Adrianie Zimnych, który chyba miał 2 godziny 5 minut, on jest w ogóle poza skalą, ale ci od czwartego miejsca już dalej mieli ponad 2,25, 2,5 godziny. Tak, wydaje mi się, że 2,5 godziny na tak wymagającej trasie, ona nie była wymagająca, bo były jakieś nieludzkie podjazdy i tak dalej, bo to jest Puszcza Wrzęska, ale ona była techniczna, bardzo fajna. W tych singlach trzeba było kombinować, gmerać, ona była taka upierdliwa, dawała dużo radości z jazdy, ale trzeba było być cały czas skupionym. I wydaje mi się, że się obroniła ta trasa. Ci zawodnicy byli zmęczeni, ci zawodnicy, którzy lubią długie dystanse, ci prawdziwi gigowcy, oni byli mega zmęczeni. Ale też cieszy mnie to, że ten dystans giga w końcu miał fajną frekwencję, bo ja lubię te długie dystanse, te takie 60, 70, 80 km, jak było dawniej. No ale jak ci na starcie staje 10-15 zawodników, to nędznie to wygląda. A tutaj dzisiaj było ponad 50 na giga i ta rywalizacja naprawdę była taka, tak. Już na starcie to było fajnie wyglądało, a ta rywalizacja była taka żywa, bo ci mocarze z krótszych dystansów chcieli się z tymi dieslami z długich i było to widać, jak przejeżdżali przez linię mety i było to widać na finiszach, także mega, mega fajnie to wyszło, bardzo się cieszę i te trzy dystanse były dobrze obsadzone, duża ilość zawodników. Największa oczywiście. Czyli dobra zmiana była. Mega, dobra zmiana, powrót do dobrej zmiany. I co jeszcze chciałem powiedzieć? No oczywiście bezkonkurencyjny dzisiaj tutaj był Adrian Zimny, 2 godziny 05 na dystansie giga z dużą przewagą nad pozostałymi zawodnikami, także pasmo sukcesów po prostu. Pasmo nieustających sukcesów i oby ta edycja była takim początkiem, drogowskazem na kolejne 6 edycji, a już teraz zapraszam na kolejną edycję XC Cross Country 21 kwietnia na Miodowej, Polana Miodowa w Szczecinie. Wracamy troszeczkę na starą rundę, troszeczkę łatwiejszą, troszeczkę dłuższą, także bardzo się cieszę, bo jednak ta szmaragdowe troszeczkę już było wyeksploatowane, a teraz wracamy na inną trasę, zupełnie inną. Jest długa, więc będzie mniej dubli, jest bardziej taka wytrzymałościowa, mniej techniczna, więc da radość zawodnikom, którzy się czują mniej technicznie. I coś chciałem jeszcze powiedzieć. Tak, jechałam tą rundę, bardzo fajna, podoba mi się i już nie mogę się doczekać, więc do zobaczenia. Za 2 tygodnie. Dziękuję, do zobaczenia. Pozdrawiam.